Po 30 latach Małe Książę wraca do Teatru Nowego w Zabrzu. W sobotę 17 lutego odbędzie się premiera inscenizacji tej słynnej baśni. Reżyseruje Cezary Domagała, który po raz kolejny podjął się próby zmierzenia się z kultowym tekstem. Przedstawienie będzie muzycznym spektaklem familijnym. Karolina Komada. Nie! Nie chcę słonia połkniętego przez węża, bo mam za mało miejsca, a poza tym szukam przyjaciela. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ten i inne cytaty z baśni francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry już dawno weszły do codziennego języka. Wędrówkę po planetach Małego Księcia każdy może interpretować na swój sposób. Swoją interpretację ma też Cezary Domagała, który już po raz 15 realizuje spektakl Małego Księcia. Materiał, adaptacja w formie spektaklu muzycznego pozostaje ta sama, a to daje nam gwarancję atrakcyjności tego spektaklu, a przede wszystkim przyswajalności nawet przez tych małych widzów, które dopiero w późniejszym okresie sięgną po książkę Antoine de Saint-Exupéry jako pozycję lekturową w szkole. Choć dla reżysera zawarte w książce prawdy, myśli i emocje są stałe i ponadczasowe, to inscenizacja, scenografia i kostiumy zawsze się różnią. Kostiumy są bardzo kolorowe. Na tle tych szarości chciałam, żeby się wyróżniały, żeby były intensywne, nasycone, żeby to były formy, które są trochę inspirowane rysunkami. Główni bohaterowie tak naprawdę wychodzą z rysunków Exupéry'ego. Nie tylko stroje odgrywają istotną rolę w zabrzeńskiej realizacji Małego Księcia. Szczególną uwagę przykuwają również piosenki i taniec. Co zobaczymy? Radość, emocje, bo to jest najważniejsze w ruchu. Te emocje, które przekazujemy tańcem, żeby to nie było, ja zawsze się tym kieruję, żeby to nie był tylko ruch dla ruchu, który jest bez sensu po prostu ruchem, tylko jednak coś wyraża. Tak jak piosenki w spektaklach muzycznych są kontynuacją dialogu, tak i w tańcu zawsze dla mnie ruch musi być po coś, musi wyrażać emocje, czy podkreślać tekst, czy charakter postaci. To nie pierwszy spektakl Małego Księcia na deskach Zabrzeńskiego Teatru. W grudniu 1994 aktorzy odegrali sceny z baśni francuskiego pisarza. 30 lat temu reżyserem również był Cezary Domagała. To jest wielka szansa, żeby właśnie rodziną wybrać się na spektakl. I nikt nie będzie tego żałował, bo my dorośli, którzy w jakiś sposób obcujemy z literaturą piękną, no wiemy, słyszymy, czytamy to, co tam jest zawarte, ta filozofia. Filozofia życia, miłości, marzeń, strachu również. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze jest wrócić do tego. Dobrze jest wrócić, ten tekst niesie naprawdę humanistyczne wartości. Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę 17 lutego w Teatrze Nowym Zabrzu. To jest właśnie to, czego chciałam. Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla tego baranka?